Cześć. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego grzebię pałeczkami w kupie. Sam nie wiem. To nie jest kupa, jest to jakiś chiński specyfik, który właśnie musiałem rozmieszać z wodą i nałożyć go sobie na kostkę. Jak widzicie, nie mogę się ruszać z domu, jestem uziemiony przez ostatnie kilka dni. Z tego właśnie powodu nie nagrywam żadnych nowych filmów, ale dzisiaj, skoro mam kontuzję, to chętnie Wam opowiem o tym, jak wygląda chińska medycyna w rzeczywistości. Nagrywam ten odcinek ze swojego mieszkanka, dlatego że niestety jestem od kilkunastu dni do niego przykuty. I teraz to jest i tak wyjątkowa sytuacja, bo siedzę sobie na swojej pięknej drewnianej sofie, kanapie, zwał jak zwał. Pozwólcie, że zarysuję Wam tło całej sytuacji. Kilkanaście dni temu poszedłem na siłownię, zrobiłem trening całego ciała, jak to zwykle robię. Najbardziej skupiłem się na swoich łydkach, bo jak widzicie, one niestety mi nigdy nie rosną i wyglądają jak wyglądają. Wydaje mi się, że taka jest po prostu moja uroda, nazwijmy to w ten sposób. Niemniej dałem im duży wycisk. Następnego dnia jedna z moich łydek, konkretnie prawa, bardzo, bardzo mnie bolała. No i sytuacja się w ogóle nie poprawiała, więc jakieś 3-4 dni później, kiedy już zupełnie nie mogłem chodzić, pokuśtykałem o kulach do szkolnego szpitala, ponieważ na kampusie jest szpital i rzeczywiście jest tam lekarka, a nie tylko pielęgniarki. No nigdy wcześniej mi nie pomogli, dlatego tak zwlekałem i tym razem miałem nadzieję, że dobra fizyczna kontuzja nogi może mi coś z tym zrobią. Ale lekarka nie miała pojęcia, co mi jest, dlatego że nie miałem złamanej nogi, więc trudno było stwierdzić. Zapytała tylko, czy miałem coś złamane kiedykolwiek, czy cokolwiek złamałem. Powiedziałem, że nie. Więc ona się strasznie zdziwiła, no to jak to możliwe, że teraz mam kontuzję? I uwaga, wysłała mnie na badanie krwi, no bo przecież jak się nabawiłem kontuzji na siłowni, no to widocznie mam jakieś problemy z krwią. Nie wiem, jaki to ma sens. No na jej twarzy nie było żadnego przekonania, więc nie wzbudziła mojego zaufania, a przypisała mi to, co właśnie widzicie. W ten sposób wygląda gotowy opatrunek i jest on ciepły. Przypomina, co przypomina. I nie chcę tego nakładać na nogę, ale zobaczymy, czy tym razem Chińczycy mieli rację, chińscy lekarze. Próbujemy. Ta piękna, ciepła maść w niczym mi nie pomogła, jak się możecie domyślić. A było coraz gorzej, ponieważ naprawdę dla mnie pójście do toalety, gdzie mam do pokonania 5 metrów, jeszcze idąc o kulach, które są mi za małe, bo mam chiński rozmiar, dojście do toalety i później powrót do mojej sypialni wiązało się z tym, że byłem spocony z bólu. No i pożaliłem się koleżance, którą zaraz zobaczycie na filmiku. Koleżanka Ela opowiadała o tym, że tutaj też miała problemy z nadgarstkiem, mianowicie nie potrafiono jej tym razem pomóc na zachodzie. Przez półtora miesiąca się tak z tym męczyła, że nie potrafiła wykonać ruchu takiego jak pompki. Nawet mówiła, że nie może używać sztućców i nagle pokazano jej, że pod kampusem jest jakiś znachor, który wykonuje zabiegi według chińskiej medycyny i Ela tam poszła na akupunkturę i ból minął jak ręką odjął. Ból ręki minął jak ręką odjął i no przekonała mnie, więc poszedłem z nią. Ona tam była po raz drugi, ja po raz pierwszy. Zobaczcie naszą relację. Kiedy tradycyjna medycyna nie działa w Chinach, trzeba się przerzucić na chińską medycynę. Tam siedzi koleżanka Ela. Ela, pozdrawiamy. Ela już ma dwie igiełki wbite w nadgarstek. A ja czekam ze swoją drogą. Ach, trochę się boję, powiem szczerze. Zobaczymy, czy to będzie bolało. Nie bój się, Filipie. Boję się, wbija. To nie boli. To nie, bo to boli, tylko jak on tam gdzieś ci głęboko i dotknie jakiegoś, wiesz, miejsca. O, teraz zabolało, chyba trafił w to, co miał trafić. Oła. Dobrze, że nie widzicie mojej twarzy.
No nie, ma jeszcze jedną. Ela miała tylko dwie. To nie boli. Spoko. Przeżyliśmy najgorsze. Oh. Głęboki oddech, zaraz się widzimy dalej. Teraz pan mi zamontował cygaro, żeby podgrzewało igłę. Kurczę, uciekł mi zoom. Odklejamy bańki. Dobra, usuwamy popiół. Igiełki. Dobra, opowiem wam, jak było jutro. Czy akupunktura pomogła? Nie. Dlatego, że po pierwsze miałem kontuzję łydki, natomiast stopę miałem spuchniętą, nie wiem z jakiego powodu. No nie potrafiłem tego wyjaśnić znachorowi i on przyczepił mi tylko te igiełki wokół kostki, jak widzieliście. Mało tego, zaraz zobaczycie na kolejnym filmiku, że pojawiła mi się dziwaczna, czerwona wysypka, która nie schodzi mi do teraz. Nie wiem, co on mi swoją nogą zrobił. Natomiast to mi nie pomogło, więc już następnego dnia pojechałem do szpitala i tutaj krótka relacja z pobytu w nim. Dzień dobry. Tak wygląda moja noga. Dzisiaj po akupunkturze nic nie pomogło. No więc jesteśmy w normalnym szpitalu. Co ciekawe, szpital jest płatny. W Chinach nie ma bezpłatnej opieki medycznej. No tak się kończą zabawy z nogą. Jak widzicie, noga od kolana w górę w gipsie. A to mój kolega, Pamblo. Hello. You will be on YouTube. Yeah. No i musi trzymać mi te nogę, dopóki gips nie stężeje, nie stęgnie się, nie wiem, jak to się mówi. Gips wcale mi nie ułatwił życia, bo i tak jestem przykuty do łóżka, więc postanowiłem go sobie zdjąć i rzeczywiście zdjąłem gips. Moja noga wygląda mniej więcej tak. A nie wiem, w jakim kątem, a może po prostu wezmę telefon? Nie wiem, czy to widać. Wciąż mam tę wysypkę. Mam nogę coraz mniej spuchniętą, to już kilkanaście dni powoli dochodzę do siebie i muszę dojść do siebie, dlatego że w przyszłym tygodniu wracam do kraju. No i bardzo żałuję, że nie mogłem więcej filmów w międzyczasie nagrać, no dlatego że byłem przykuty do łóżka. Materiał o chińskim jedzeniu, co was bardzo interesuje, już mam niemal przygotowany, ale nie wiem, czy zdążę to zrobić. Jeżeli nie, to dopiero po wakacjach. Ale jeszcze kilka słów o służbie zdrowia. Po pierwsze, jak widzieliście, szpital jest płatny. Wchodzicie, ustawiacie się w kolejce, mówicie, co wam dolega i do jakiego lekarza chcielibyście się zapisać. I jak się domyślacie, ja przyszedłem do ortopedy. Akurat w tym momencie przyjmowało ich 9 i różnili się cenami, więc poszliśmy do najdroższego, bo myśleliśmy, że skoro najdroższy, będzie najmniejsza kolejka. Była najdłuższa, bo inni też tak pomyśleli. I uwaga, najdroższy, 13 juanów, czyli około 7-8 zł za wizytę. To nie jest żart. Lekarz w Chinach bierze 8 zł za wizytę. Przepisaliśmy się do nieco tańszego, bo widzieliśmy, gdzie są najmniejsze kolejki. Poszliśmy do tego lekarza. Jak widzicie, skierował mnie na gips. Gips kosztował mnie w przeliczeniu na polski. Cała wizyta w szpitalu kosztowała mnie około 300 zł. No i teraz pytanie, co jest lepsze? Słuchajcie, ja nigdy nie chodzę do szpitala. Nie pamiętam, kiedy raz jeszcze nic w życiu nie miałem złamane. Do szpitala nie chodzę, nie choruję i tak dalej, czyli wydałem 300 zł w przeciągu swojego, no, życia, odkąd pamiętam, czyli powiedzmy od 25 lat, tak? Mam 30, do 5 lat nie pamiętam, czy chodziłem do szpitali, czy nie. Od tego czasu mniej więcej pamiętam, że nie, czyli cała moja opłata za medycynę to jest 300 zł. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że w Polsce idąc do szpitala macie NFZ, tak? Płacicie za NFZ. Ale jeżeli chcecie iść do specjalisty, musicie bardzo długo czekać, więc
płacicie za prywatną wizytę, czyli płacicie dwa razy za medycynę. Tutaj nie. I też się bardzo zdziwiłem, że lekarze w Chinach studiują przez 8 lat, a zarabiają jedynie 4000 zł. A z czego to wynika? No z tego, że nie ma bogatszych klientów, tylko wszyscy płacą takie same stawki. Nie wiem, co jest lepsze. Dla lekarzy na pewno zachodni system jest lepszy. Czy NFZ funkcjonuje dobrze? Tego też nie wiem. Byłbym zadowolony, gdybym mógł płacić za własną medycynę, tak jak tym razem, ale może dlatego, że po prostu jestem człowiekiem generalnie zdrowym i nie muszę wydawać tyle pieniędzy na opiekę zdrowotną. A jeszcze jedna rzecz. W każdym szpitalu, oczywiście jeżeli chcecie mieć rentgena robionego czy jakiekolwiek badania, za wszystko płacicie. I najciekawsze jest to, że w momencie, kiedy macie listę leków przepisaną przez lekarza, to wystarczy, że po prostu sobie zejdziecie do apteki, która jest w szpitalu i tam płacicie za leki. I płacicie za leki, uwierzcie mi, grosze. Te leki tutaj kosztują, powiedzmy, macie grypę, płacicie 10 zł za leki. Tak to wygląda. Za cały zestaw leków, syropów, maści, bo oni tutaj się w tych maściach miłują, czy tabletek. Także medycyna jest tańsza, nie ma jej państwowej, a jest komuna. Pozdrawiam, życzcie mi zdrowia. Cześć.